Cześć, witajcie. Z tej strony Husiałek, witajcie w kolejnym odcinku Aliena. I będziemy znowu dzisiaj szukać Aliena, który na pierdol gdzie wie, gdzie uciekł. Ostatnio daliście mi informację, Huśku, zobacz tutaj. I jest otwórz panel, okej. Więc otwieramy panel. Robimy zoom. Tak w ogóle to my jesteśmy tak tutaj. Nie wiem czemu, ale kurczę, coś zbieram ostatnio. I mi to uciekło, ale czekajcie. Wydostań się. Bo przed tym powiedzieliście mi jedną rzecz. Huśku, huśku, idź jeszcze sprawdź w jedno miejsce. Więc okej. Okej, niech będzie. Że coś tam mogłem pominąć. Już chyba nawet wiem co. Bo tam mi się coś rzuciło w oczy ostatnio, ale widzę, że zapisy działają jak działają. Ale dobra, niech będzie. I spora część z was mówi, że kurczę, ten alien jest jakoś tak mało straszny. Powiem wam szczerze, że coś w tym jest. Dobra, apteczka. Kliknij, aby skonstruować. I co już? Enter, wprowadź element. Hej, czegoś tu chyba brakuje, nie? Element B. Czyżbyśmy jeszcze musieli coś znaleźć? Czekaj, bo znowu mnie prądy porażą. Okej. Jeszcze se zbadam tutaj tą miejscówkę, ale tu nic nie było. Czekajcie, pamiętacie tutaj ten, że gdzieś ten kod trzeba było wpisać? Dobra, stąd pozabierałem. Stąd też pozabierałem. Kurczę, no. Ha, dobra, stąd żeby mi przyszli. O, pamiętacie? Czekajcie, kod 0340. Yeah. Wow. I co, i tyle? Jakieś części. Apteczka, ale tu dalej nie mam tego elementu B. Może coś pominąłem. Bo tu za wiele i tak nie było. No dobra. Niech będzie, czekajcie, bo ja w ogóle tak troszkę sobie przygłośnie. Podgłośnie. Żeby było zacnie wszystko słychać. Ale wiecie co, ostatnio sobie zagrałem w ten tryb obcy. Przetrwanie czy coś takiego. Ten tryb taki na dole, gdzie tam wypełniamy jakąś tam misję. Takie pierdółki. Powiem wam, że ten obcy jest zajebiście szybki. Lekki hałas, a on już tylko słychać było tu. I przylazł. Może pod koniec odcinka wam pokażę, jak to wygląda. Ocalając życie pewnie jeszcze dzisiaj na obcego się nie natkniemy. No to niestety trochę z tym schodzi. Szkoda, że tej apteczki nie mogę sobie zrobić. Brakuje mi tu kurde tego elementu B. Fuck. Detonator, akumulator. Dobra, no będziemy szukać. Może znajdziemy ten element B.
Ja podejrzewam, że ja go gdzieś pominąłem po prostu. Dobra. Hopsasa. Chodź weź, tu ciemno. What the fuck? Okej. Is falling apart. No tak troszeczkę. Pójdę tędy. O-o. Okej. Okay. Też chyba, że nie mam żadnej flary. Hello, panie alien. Hello. What the fuck? Ej, tu ktoś biegł. Patrzcie. Dead body. Aaaa! O, tam są drzwi jakieś. Wejdźmy do nich. Czekajcie, a może tu coś będzie? Mogę sobie nacisnąć? Nic z tych rzeczy. Dobra, okej. Ha, nice. Panie alien, hello. Mererere. O. Oh, come on. Click. Power. Power is back. Huh. Okej. Rozumiem, jakby tu jakieś Playboye były, a tu jakieś kurwa gazetki z ciuszkami. Widać pewnie, że dużo kobiet tu musiało pracować. Co to tam było takiego psa? Dobra, ale pieprzyć to. Oh, hello. A. Tam coś jest. Kurwa, ciemno tu jak w... Nie powiem gdzie. Wy dobrze wiecie gdzie. Wymagany palnik plazmowy. A skąd ja mam sobie taki palnik wziąć? Palnik plazmowy. A może go gdzieś muszę wyruchać? Znaczy wychągać. Ty, a ja bym sobie wychągał ten palnik? Na przykład gdzieś właśnie stąd. Bo tu się roztwarło, nie? Jak przyszło... Przyszła elektryczność, ale to mi dalej nic tutaj nie daje. Fuck. Fuck. Skąd ja takie palnie chcę wam wyczasnąć? Muszę mi powiedzieć.
jakieś wyborne pomysły. O, Jesus Christ! Przez drzwi główne. Wymagane młoto klucz. Kurwa, dobrze nie młoto mysz. Skąd ma sobie ten młoto klucz wyczasnąć niby? Ej, bez jaj takich, kuźwa. O, gazetki. Macie młoto klucz? Okej. I co, mam tutaj siedzieć? Pamiętać jak było w Outlaście? Jak wlazłem? To zaraz coś przychodziło. Ale tu chyba tak to nie działa. Jeszcze chwilę. Dobra. Chuja, nie działa tu tak. O! O nie, ona ma hot doga, big dog. O, ale bym zjadł taką parówkę z bułeczką, z hot dogiem, do tego jeszcze ten, do tego ostry, pikantny ketchup albo musztarda. O. Okej, okay, czyli mamy gościa w magazynie z materiałami dowodowymi, który posiada młoto klucz. Tak. Pytanie teraz... Gdzie jest ten zasrany magazyn? Nic tutaj za bardzo nie odczytam. I tu tak za bardzo też nic nie ma. Magazyn z materiałami dowodowymi. To mi wygląda na magazyn. A to mi wygląda na tego gościa, który ma jakiś młoto klucz, który ja potrzebuję. A tu jest zamknięte. Orzesz ty w dupę jeża. O. O. Orzesz ty w dupę, fuck. Okej, okay, dalej się zbliżamy w dobrym kierunku. Ha, młoto klucz. To jest zaraz drzew. Mogę cię nim przyjebać? Ej, jaka dupa. Nie mogę mu przypierdzielić ten. Usuń klamrę. Ale bardziej na otwieranie. Dobra, niech będzie. O.
Tararararo. Mam młoto klucz. Czy mi się wydawało? Czy coś szło? Bo słyszałem takie dosyć wyraźne kroki. Dup, 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 dup. A to oznacza jedno. Że nie ma aliena. Ale faktycznie ten alien jest inny od wszystkich innych. Wiecie, w każdym było tak, że... zaraz, kurde... Był ten, był... No to naprawdę napierdalałeś cały czas. A tutaj... gra ci buduje taki... scenariusz grozy. A później... A później cholera wie co. Prawy, lewy, jeśli się A. To crafting table. Tylko po jedną część tutaj wlazłem. Tylko po to. Obycie kaczka kopła. Dobra, po kilka części. Jakąś kurwa tubkę, nie wiem z czym. A czekajcie, może teraz apteczka? Fuck, jest! Mamy apteczkę. Nice! Przytrzymaj R, aby aktywować. Dobra, aktywuję od razu. Dobra, od razu jestem zdrowszy. Tego mi trzeba było. His man is good. Ok. A tu gówno dalej zamknięte. Dobra, pieprzyć to. Jedziemy otworzyć te drzwi główne. Na da 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 dan, da da dan, da da dan, po ciałach. Blablabla. Ok. Usuń klamrę. O. Stay. Oh shit. Still. Okay. Okay. Now turn around. Come on. I'm Ripley. Where'd you come from? Ripley. Off station. A ship. There's no ships here. There are now. Well, that's good news, because things are not so good here. Something blew just now, rocked this whole place. I saw it. But lady, that's the least of our problems. Yeah? Yeah. Something's on this station. Something you wouldn't believe. Like what? Killer. You get it? Okay. Okay. What's your name? Axel. I was boarding with two colleagues. EVA. We got separated by the blast. Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around. No, I mean, why? What's in it for me? A place on the ship. I know I can trust you. I need to find comms. I need to contact my ship. This is your lucky day. Let's go, sweetheart. Seeks and comms is in the Systex Spire. It's quite a distance, but we can get to a transit through the freight area. Okay. Watch yourself. Odsuńmy tą klamrę w takim wypadku. Okej. Come on, I don't want to stick around here long.
Was that you following me back there? Had to keep my distance. Can't take any chances. A, czyli jego kroki musieliśmy słyszeć. What? Hey, don't move. Okay. We're not looking for trouble. Who are you? I'm John. This is Ringo. They're just some assholes. We haven't got time for this. Come on, Jana. We're trying to get to comms. Can you help us? We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Jana, let's go, okay? I'm sorry. Good luck. What the hell was that about? Why are you so damn aggressive? Everyone's running shit scared. Keeping to their own. Safer that way. Aha. No dobra. To widzę, że są w ciul pomocy tutaj ludzie. Niby tak naprawdę każdy był tym samym pracownikiem. W tej samej korpo, no ale dobra. Bywa i tak. Okej, no i my sobie tutaj zapiszemy i udamy się w podróż do kolejnego odcinka. Także dzisiaj dzięki wam za uwagę. Oczywiście, jeśli wam się podobało, łapka w górę, komentarz na dole i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.